Witajcie w dzisiejszym webinarium, specjalne wydanie Sonda w Stowarzyszeniu Pomost. Zapytam się, dlaczego wolontariat osób chorujących psychicznie jest potrzebny. Zaczynamy. Wolontariat jest potrzebny po to, dla osób chorujących psychicznie, ponieważ sam doświadczyłem różnych doznań psychicznych, odczuć i w ogóle, i chcę, żeby każdy, komu pomagam na wolontariacie, czuł się lepiej, rozwijał, podziwiał po prostu świat, był bardziej zadowolony z siebie niż do tej pory jest, po prostu robił większe kroki, był zadowolony po prostu. I to co sam przechodziłem kiedyś wcześniej, to życzę też wszystkim, żeby inni też mieli radość i z wolontariatu, i w ogóle, że miło mi, Sebastian Zasiak, dziękuję bardzo za wypowiedź, miło mi było, dziękuję. Wolontariat jest potrzebny osobom chorującym psychicznie, ponieważ ich uspołecznia, pozwala im odnaleźć się w grupie, nabrać pewności siebie i lepiej czuć się po prostu pośród ludzi. Żeby poznawać nowych ludzi, nowe światy, nowe przygody, co w ogóle robić i w ogóle robić coś wspaniałego, co po prostu satysfakcjonuje ludzi, co jest bardzo wartościowe. A dla Was? Być w towarzystwie, no, opiekować się zwierzętami. Zintegrować się, pomóc. Wolontariat osobom chorującym psychicznie jest potrzebny do tego, żeby odnaleźli swoje poczucie własnej wartości. Dla zdrowia psychicznego jest potrzebny. Dla powrotu do społeczeństwa jest potrzebny, ponieważ osoby, które są dotknięte kryzysem psychicznym, często zamykają się w sobie, w domu, i to pomaga nam wyjść z jakiegoś takiego impasu, kiedy jesteśmy nieaktywni, zamykamy się w sobie, w swoim cierpieniu. Pomaganie innym też sprawia, że my czujemy się lepiej psychicznie. Pomaganie innym sprawia, że po prostu my czujemy się lepiej psychicznie. A dla Ciebie? Dla rehabilitacji. Dla rehabilitacji zdrowia psychicznego jest najbardziej. Wolontariat to wstęp do aktywizacji zawodowej dla naszych podopiecznych. Osoby chorujące psychicznie, chodzące na wolontariat, stają się bardziej samodzielne.